A my przenosimy się na cmentarz Brudnowski. Tam jest Adam Bysiek, który od samego rana pokazuje Państwu, jak wygląda sytuacja w różnych warszawskich nekropolejach. Dzień dobry, Adamie. I powiedz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dzień przed Dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu Brudnowskim? No właśnie, dzień dobry Państwu, łączyliśmy z Państwem dosłownie kilka sekund temu, mówiliśmy wówczas o cenach, mówiliśmy o galopującej inflacji, mówiliśmy także o rosnących cenach tych podstawowych artykułów, które wykorzystujemy do dekorowania grobowców naszych bliskich, po to, by oddać im cześć, po to, by chociaż raz do roku pojawić się na tej nekropolii, by pamiętać i okazać tę pamięć o najbliższych. Udało nam się spotkać z jedną rodziną, rodzina, która tu przyjechała po to, by handlować, po to, by zarobić na dalszą część tego miesiąca. Być może kilku innych, jeżeli uda się cały asortyment, który mają sprzedać. Pytałem ich o to, jak długo muszą stać w tym miejscu, ile muszą poświęcić czasu, jak dużo zainwestować pieniędzy i jak dużo włożyć wysiłku w to, by udało się osiągnąć ten spodziewany cel. Cel polegający na zarobieniu tyle, by udało się chociaż do świąt z tych pieniędzy po prostu przeżyć i utrzymać te najbardziej podstawowe rzeczy, jak chodzi o rodzinę. Okazało się, że rodzicom pomagają również dzieci. Dzieci, które rozumieją, ile wysiłku trzeba już teraz w tym młodym wieku włożyć w to, by pomagać swojej rodzinie w uzyskaniu tych środków finansowych, dzięki którym te osoby mogą po prostu normalnie funkcjonować. Mówiłem, że jest drogo, ale też nie jest łatwo stać w tym miejscu koło cmentarza. Dzień dobry, witam was, chłopaki, serdecznie. No i zapytam, ile tutaj czasu już swoim rodzicom pomagacie? Jak długo wasza praca trwa? No, dwa dni, mniej więcej od 7 godziny. I ile ludzi przychodzi? Dużo ludzi tutaj jest u was? No tak, średnio, ale no nawet jest okej. Okej, a popytam was, czy jest drogo według was, jak patrzycie na ceny, co mówią ludzie, których wy obsługujecie? Czasami kupują, ale głównie mówią, że jest trochę drogo. To a ile macie lat, chłopaki? 11. Po 11. Tutaj pierwszy raz jesteście w tym miejscu, tutaj sami? Tak. No tak. I tak od rana stoicie w tym miejscu do późnych godzin wieczornych? Jak to was wygląda? Tak. Mniej więcej od godziny 7 do godziny 20. A powiedzcie mi, co jest najtrudniejsze w tej pracy, jaką tu wykonujecie, pomagając swoim rodzicom? No po prostu ogarnianie tego wszystkiego, czyli obsługiwanie klientów według mnie. No niektórzy są tacy niemili, niektórzy są. A co ci niemili mówią najczęściej? Czemu są tacy niemili? Chodzi o ceny, że jest drogo? Tak, najczęściej tak. Okej, to pamiętam, jeszcze tak patrzę, znicz 3 złote. Ja pamiętam jeszcze lat temu dwa wstecz kosztowały po złoty 50. Ludzie mówią, że nie mają pieniędzy, że nie starcza z emerytury na to, żeby kupić te rzeczy? Raczej sobie mówię pod nosem, że po prostu jest drogo, ale... Ale właśnie, kupują mimo wszystko. Tak, kupują mimo wszystko, ale właśnie staramy się sugerować ceny innych, ale po cenach innych, ale też ustalamy sami cenę. Ekstra. A tak patrzycie na to, co tutaj się dzieje i na to, co było przed rokiem, kilka lat temu wstecz, to ludzie dużo więcej kupują, czy dużo mniej kupują teraz u was? Raczej dużo mniej, bo po prostu są wyższe ceny i po prostu ludzi nie stać. To powiedzcie mi jeszcze, czy to jest ciężka praca dla was tutaj w tym miejscu? Nawet. Chodzi o zmęczenie, to, że jest długo, dużo czasu, że nie jest niekoniecznie ciepło, że jest po prostu chłodno. No tak, po prostu dosyć małe są zarobki i po prostu długo trzeba czekać, aż ktokolwiek coś kupi. To pewnie wasi rodzice są wam wdzięczni za tą pomoc, więc czemu wy dzisiaj pomagacie rodzicom? No, pomagam, bo nas o to proszą i widzimy, że potrzebują pomocy. To Państwo, jak widzicie, to dzieci. Dzieci, które nie są obojętne w obliczu ciężkiej pracy, jaką ich rodzice muszą wykonać po to, by tym dzieciakom zapewnić godne życie i godny byt. No to nie są łatwe warunki do pracy. Należy docenić nie tylko tych rodziców, ale też te dzieci, które poświęcają swój czas, poświęcają swój weekend, bo to w końcu czas wolny od nauki. Nie są to wakacje i na pewno nie tak powinny te wakacje wyglądać. Gdy mowa o tym, o czym dziś mówią posłowie nie tylko lewicy, ale też Zjednoczonej Opozycji, mówią o inflacji galopującej. Jeszcze wczoraj to poziom 17,2%, dziś to ponad 17,9%, a zgodnie z tym, co mówią ekonomiści z całej Polski, ta może sięgnąć nawet 20%, to na początku 2023 roku. No i pytanie wówczas, ile ta złotówka będzie warta, za ile rzeczy za tą złotówkę będziemy w stanie kupić, bo skoro mowa o zniczach, skoro mowa o kwiatach, które dzisiaj kosztują około nawet 50-60% więcej, to pytanie, ile w tym czasie będzie kosztowała żywność, na które ci rodzice i te dzieci po prostu muszą zarobić. I to był Adam Bysiek, który znajduje się przed cmentarzem Brudnowskim. Adamie, bardzo ci dziękuję za te informacje.